Witam, nazywam się Radek Szafrański, jestem psychologiem, trenerem MMA i kulturystyki. Chciałbym, abyśmy dzisiaj porozmawiali sobie na temat kryzysu oraz jego znaczeniu i funkcji, jaką pełni on w obrębie naszego rozwoju osobowościowego. Zapraszam. Okej, ale czym tak naprawdę jest kryzys? Można powiedzieć, że kryzys to jest taki moment w życiu każdego z nas, w którym to nasze problemy przekraczają możliwości naszego poradzenia sobie z nimi. Czujemy, że tracimy dawną energię oraz motywację do działania, zaś nasze stare schematy funkcjonowania przestają być efektywne w konfrontacji z aktualnymi problemami. Towarzyszy nam poczucie utraty kontroli nad własnym życiem. Psychologia zajmując się tematyką kryzysu wypracowała kilka teorii oraz koncepcji, które to starają się wyjaśnić, jakie to znaczenie ma kryzys w kształtowaniu rozwoju każdego z nas. Teraz chciałbym przedstawić dwie z nich, to znaczy jedną teorię pozytywnej dezintegracji polskiego psychologa Kazimierza Dąbrowskiego oraz koncepcję rezyliencji. Teorię pozytywnej dezintegracji stworzył Kazimierz Dąbrowski, polski psycholog zajmujący się tematyką higieny psychologicznej. Jego teoria jest propozycją teorii zdrowia psychicznego. Rozwój w obrębie tej teorii rozumiany jest jako cykliczna dezintegracja pierwotnych struktur osobowościowych, a następnie integracja tychże struktur na wyższym, niejako ulepszonym poziomie, dający nam bardziej dojrzałą, lepiej odpowiadającą na aktualne problemy życiowe osobowość. Zazwyczaj rozwój kojarzy nam się z pozytywnymi stanami emocjonalnymi. Teoria ta zaś podkreśla znaczenie i funkcję negatywnych stanów emocjonalnych, które to leżą u podłoża pierwszej składowej rozwoju, czyli dezintegracji. Można powiedzieć, że dezintegracja to jest właśnie nasz kryzys psychologiczny. Po procesie dezintegracji przychodzi czas na integrację, czyli pozytywne rozwiązanie naszego kryzysu psychologicznego. Nasza nowa, silniejsza osobowość nie została jedynie ulepszona, została przebudowana, nadaliśmy jej nową jakość. Nową jakość wchodzenia w relacje, nową jakość rozwiązywania problemów. Jesteśmy tak naprawdę silniejszą wersją siebie sprzed kryzysu. W świetle teorii pozytywnej dezintegracji kryzys staje się niejako koniecznym elementem rozwoju. Nie oznacza to jednak, że przed każdym sukcesem musimy upaść, a zawsze naszemu rozwojowi musi towarzyszyć smutek albo negatywne stany emocjonalne. Zgodzicie się jednak ze mną, że w większości naszych dużych i pozytywnych zmian życiowych ów kryzys towarzyszył. Bardzo często przed największymi sukcesami doświadczamy największych trudności. Trudności te niejako mobilizują nas do wzmożonego działania, do wzmożonego zaangażowania, a którego to później efektem staje się spektakularny sukces, następujący zaraz po największych trudnościach. Nic bowiem nie mobilizuje nas tak bardzo do działania, jak wizja utraty wszystkiego, na co do tej pory tak ciężko pracowaliśmy. Okej, powiedzmy sobie teraz słów kilka na temat rezyliencji. Pojęcie rezyliencji wprowadziła w latach 50. amerykańska psycholog Emma Warner, która to po kilkudziesięciu latach badań, w których to uczestniczyło około 700 dzieci pochodzących z rodzin patologicznych, zauważyła, że choć większość z nich powielała swoje patologiczne wzorce wyniesione z domów rodzinnych, aż 30% spośród tych dzieci potrafiło poradzić sobie z kryzysem związanym z pochodzeniem z rodziny patologicznej, i ułożyć sobie życie, po prostu potrafiło dobrze żyć. Pojawia się teraz pytanie, jak im się to udało? Warner, starając się opisać cechę osobowości, która charakteryzowała dzieci, którym udało się stanąć na nogi,
porównała ich rys osobowościowy do rodzaju metali, który charakteryzuje się dużą odpornością na skruszenia, odkształcenia oraz złamania, z angielskiego resilience. I tak oto powstało pojęcie rezyliencji, które to określa osoby, które mają wysokie kompetencje w zakresie zarządzania własnym kryzysem oraz posiadają wysoki poziom umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi. Obrazowo można powiedzieć, że rezyliencja jest to umiejętność odbijania się od dna. Mam nadzieję, że teoria pozytywnej dysintegracji, jak również koncepcja rezyliencji jako cecha osobowości pomoże Wam nieco pozytywniej spojrzeć na zjawisko kryzysu psychologicznego, dojrzeć tkwiący w nim potencjał oraz szansę na zysk. Zysk rozumiany jako okazję do rozwoju osobowościowego po pozytywnym rozwiązaniu owego kryzysu. Pamiętajmy, jeśli wydaje nam się, że to już koniec i nic pozytywnego nas już w życiu nie czeka, tak naprawdę świadczy to o tym, że coś nie tak jest w naszym wnętrzu. To znaczy, że musimy coś przebudować, aby móc uleczyć siebie. Jeśli wytrwale będziemy walczyć o własne szczęście, wygramy i staniemy się lepszą, silniejszą wersją samego siebie. Okej, okay, z uwagi na to, że jest to drugi odcinek serii MMA Terapia, chciałbym Wam serdecznie podziękować za wszystkie pozytywne reakcje dotyczące pierwszego odcinka Sporty Walki a Samoocena. Słuchajcie, każdy Wasz pozytywny komentarz, każdy Wasz like jest dla mnie raz, że bardzo ważny, a dwa, że jest dla mnie źródłem mega pozytywnej energii, która pozwala mi żyć, funkcjonować, pracować i robić filmiki chociażby takie jak ten. Dla siebie i dla Was, po to abyśmy stawali się silniejszymi ludźmi. Silniejszymi, tak właśnie chciałem powiedzieć. Dzięki za to. Pozdrawiam.